Baśń o królowej wyspy Wolin. Opowiem ci baśń o pięknej królowej i pięknej wyspie. I szczęśliwi byli. Była sobie piękna królowa, mieszkała na wyspie Wolin. Było to tak dawno temu, że z historii powstała baśń. Dawno, dawno temu na zielonej wyspie wszyscy razem żyli i szczęśliwi byli. Baśń o królowej wyspy Wolin. Rozmawiamy z panią Brygidą Borecką z Fundacji Teatr Teatr w gminie Wolin. Mamy swoją siedzibę i bardzo mocno tutaj opowiadamy o naszym regionie, szczególnie o naszej ukochanej wyspie Wolin. Ma pani baśniowy strój na sobie i baśń o królowej wyspy Wolin wydanej na płycie. Tak, w tym roku jesteśmy na spotkaniach, podczas tutaj spotkań organizacji pozarządowych w Maruzie po raz trzeci. W ubiegłym roku pokazałam państwu księgę, a w tym roku już cudowne nagranie, naszą płytę Baśń o Królowej Wyspy Wolin. Tak wygląda tutaj nasza płyta w środku. I udało nam się wydać zaledwie 100 egzemplarzy, ale myślę, że to pierwsze 100 egzemplarzy bardzo ważnej pracy społecznej. Jest tu nasza autorska muzyka, autorskie teksty i przesłanie baśni. Jeśli ludzie będą wzajemnie sobie pomocni, to będą szczęśliwi. No właśnie, ludzie. Pewnie nie sama pani stoi za tym projektem. Proszę przedstawić tych, którzy zaangażowali się w wydanie tej płyty. W pierwszym momencie, kiedy powstała baśnia, było to już 2 lata temu, bardzo mocno przepracowaliśmy tą baśń razem ze społecznościami, które żyją z nami na Wyspie Wolin. Tak? Były to społeczności wsi i małych miejscowości miast. Braliśmy udział w ubiegłym roku, no więcej niż rok temu, braliśmy udział w projekcie ASOS. I najpierw, kiedy przepracowywaliśmy to z grupami teatralnymi i seniorów, i również osób w różnym wieku, okazało się, że budzi ona tak duże zainteresowanie, że postanowiliśmy właśnie wykonać nagranie tego projektu po to, żeby więcej osób jeszcze się z nim zapoznało. I szykujemy też kolejną edycję. Będzie to Skarb Królowej Wyspy Wolin, natomiast zawsze w przesłaniu naszej baśni albo jest to pomoc drugiemu człowiekowi i wspólne działanie, albo też przekazanie skarbu, na przykład dzielenie się wspólnym dziedzictwem. Myślę, że to będzie bardzo ładne takie społeczne przesłanie. Baśń kojarzy się z lekturą dla najmłodszych. Czy to jest wasza grupa docelowa, do której staracie się tym projektem dotrzeć? Nie, ponieważ działając na wsi, bardzo mocno docieramy do wszystkich grup wiekowych i wszystkich grup społecznych. Najmłodsi uczestnicy naszych projektów mają około 4,5 roczku, nawet młodsi, a najstarsi ponad 80 lat. Co możemy powiedzieć o Królowej Wolin? Czy jest podobna do pani? Tak, myślę, że tak. Bardzo mocno wiążemy wszystkie nasze działania i bardzo mocno przywiązani jesteśmy do tej idei, bo sami ją jakby stworzyliśmy też, ale gdyby nie było osób z nami współpracujących, nie udałoby się to. Padło pytanie, kto jest autorem muzyki i realizacji tekstu, to my też jako rodzina i jako osoby działające w fundacji bardzo mocno przyczyniliśmy się do tego, żeby miało to dobrą, taką muzyczną jakość i właśnie z tym przesłaniem baśni też myślę, że dobrze trafiliśmy. O tak. A ten strój jest nieprzypadkowy i nawet też nieprzypadkowy w tym miejscu, prawda? Jakoś tak kojarzymy wszyscy panią z wyrazistym wizerunkiem tutaj. Tak, tak. I czy specjalnie na Maruz pani przygotowała sobie koronę? Oczywiście, że tak. Nowa korona jest specjalnie na spotkania z nowymi przyjaciółmi,
z tymi, których poznaliśmy już w Maruzie. Spotkania tutaj z Państwem dają nam dużo frajdy i przede wszystkim później bardzo mocno też trzymamy kontakt z naszymi przyjaciółmi. Dzięki temu, że poznajemy osoby z różnych stron kraju, możemy opowiadać o naszej idei również właśnie w obszarze całej Polski. Czy ten baśniowy projekt to jest rzecz na dłużej, bo mówi Pani o kolejnych edycjach. Wiem, że stowarzyszenie działa z większym rozmachem. Co w ramach własnej działalności jeszcze proponujecie swoim członkom? My również działamy w zakresie edukacji artystycznej, ponieważ jako fundacja działająca właśnie w tych obszarach społecznych dostrzegamy bardzo dużą potrzebę jakby dostępu do edukacji artystycznej, szczególnie dzieci, młodzieży, dorosłych żyjących w obszarze wsi. Jutro też będziemy Państwu prezentowali strój domysłowski, który powstał w obszarze naszej wsi, więc nie tylko jedna idea, ale ponieważ nasza fundacja nosi nazwę Teatr Teatr, więc wiąże się z tym wiele różnych działań w różnych zakresach. To jest nie tylko nauka indywidualna, edukacji artystycznej, czyli chcemy, żeby dzieci nasze umiały grać i śpiewać na różnych, wiadomo, śpiewanie i granie na różnych instrumentach, ale też działamy, tworzymy chóry, zespoły, grupy teatralne. Jest olbrzymia potrzeba tego w naszym obszarze, w województwie zachodniopomorskim. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę.